Witamy Państwa serdecznie, dzień dobry, przepraszamy za opóźnienie, ale sytuacja techniczna spowodowała lekki pocisk czasowy. Witam wszystkich serdecznie, kolejny raz w Wałbrzychu przy innym temacie, bardziej może dramatycznym, który dotyczy napadu, brutalnego napadu mężczyzn, którzy byli przebrani za funkcjonariuszy policji. Zdarzenie miało miejsce 2 lutego, około godziny 14 w kamienicy przy ulicy Poznańskiej 13, gdzie na drugie piętro wtargnęli sprawcy, którzy przy użyciu broni, w tym momencie nie możemy stwierdzić, czy to była broń palna, czy to była tylko i wyłącznie broń, przedmiot imitujący broń, jak również przy zakuciu w kajdanki tutaj pana, który został napadnięty, z mieszkania zostało skradzione kwota około 125 tysięcy funtów. Pieniądze te zostały wyjęte niejako z szuflady, tak jakby sprawcy doskonale zdawali sobie z tego sprawę, gdzie znajdują się pieniądze. Oczywiście w drugim pomieszczeniu, w pomieszczeniu, które należy do matki pana tej pokrzywdzonego, dokonano przeszukania. Wyrzucono praktycznie wszystkie przedmioty z szaf. W pościeli znajdowała się jeszcze kwota 500 000 złotych, która nie została zauważona niejako przez sprawców, bądź też wyrzucona i celowo nie wzięta. W tym momencie musimy się zastanowić nad tak zwaną formą działania sprawców. Dlaczego ktoś, kto wyrzuca pieniądze, wyrzuca pościel z szafy, nie czuję, że te pieniądze tam są. Ale to jest tak zwana kwestia do dalszych naszych działań tutaj, ewentualnie w tym kierunku. W każdym bądź razie kwota około 500 000 złotych została niezabrana przez te osoby, które dokonały napadu tutaj na pana. Ja bym chciał, żeby może pan zrelacjonował całą tę sytuację, jak to wyglądało, jak znajdował się w domu, jak oni weszli. Czy zapukali, czy żeby pan tutaj państwu opowiedział? No, zadzwonili dzwonkiem do mieszkania i ten. Przedstawili się jako policja, zaraz mnie skuli, posadzili, wyjęli broń, który nie wiem, czy to była prawdziwa, czy nie. I zaczęli przeszukiwać mieszkanie. No, ja siedziałem skuty cały czas w kajdankach, kurde, na krześle, kurde, a ten. Jeden mnie pilnował z broń, a drugi ten. Wszystko robił ten, no przewracał mieszkanie, też szukał pomieszkania. Jeżeli państwo macie pytanie, to bardzo proszę, na bieżąco będziemy robić i będziemy relacjonować i cały. Nic, mam dosyć. To pan jest znerwicowany po tym zdarzeniu. Pan ma bardzo duże i poważne obawy, że może dojść do kolejnego napadu. W 2 tygodnie później, po tym zdarzeniu, sprawcy weszli do mieszkania, do innego pomieszczenia przy ulicy Andersa, 30. Przy ulicy Andersa, gdzie zerwali, próbowali zrywać podłogę i szukać kolejnych pieniędzy. Czyli był to tak zwana, może przekażemy państwu, tutaj na fotografiach macie zdarzenia z domu, z kamienicy przy ulicy Poznańskiej. Tutaj są. Z tej szuflady zostały wyjęte pieniądze. A skąd wiadomo, że to ci sami sprawcy weszli do mieszkania przy Andersa? Podejrzewam, że mogli być to te same osoby. Dobrze, jeżeli pan... Wyprowadźcie pan. Także... Jak państwo wiecie, po tym zdarzeniu był zablokowany Wałbrzych. Policjanci kontrolowali praktycznie wiele pojazdów, które wyjeżdżały z miasta. Pojazdów z obcymi numerami rejestracyjnymi. Samochody, które poruszały się na tak zwanych drogach wyjazdowych, były sprawdzane, były przeszukiwane. Oczywiście bez jakiegokolwiek skutku, który by zakończył sukcesem te działania policyjne. My mamy swoich parę już informacji, które mogą przyczynić się do rozwiązania, do rozwikłania tej zagadki. Niemniej jednak na tym etapie nie jesteśmy państwa jeszcze w stanie informować, ponieważ zepsułoby to dalszy cykl działania Biura Rutkowski w tej sprawie.